Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, na koniec tego materiału będzie kawałek, gdzie Andrzej wypowiada się o tym, jak pokaże, jak ja to go pomawiam, szykanuję i ogólnie tam oczerniam. No i okej. A ja dzisiaj na jego Instagramie znalazłem tutaj taki urywek o prawdzie. Więc wybrałem tylko kilka prawd Andrzejowych, czy tam prawd żromskich, można tak powiedzieć. Chcę wam pokazać, tego jest naprawdę bardzo dużo i można by było zrobić z tego film fabularny, dłuższy od Quo Vadis, ale ja tutaj tylko kilka chciałem wam zaprezentować. Także Andrzeju, odnieś się do tych prawd, a potem rób materiał o mnie. Sprawa soboty, sobotnia sprawa, sobotnie papiery, ładny weekend w Warszawie. Słychać mnie, bo na razie to nie widzę nic na czacie. A jest, siema, siema. Słuchajcie, strasznie dużo wiadomości, ja tego postanowiłem chwilę zabrać swój głos na krótko. Ja te zeznania, które wyszły, widziałem już bardzo dawno temu. Tak jak wam powiedziałem, swoje zdanie wyraziłem na temat soboty i go nie zmieniam. Nie uczestniczę w całej tej historii Youngman Sobota. To jest między nimi ta wizualizacja, te disy, te utwory, ta cała otoczka. Oczywiście Youngman ma rację, w jaki to sposób robi i tak dalej. To jest jego sprawa, jego życie i to wszystko. Na temat soboty. Sprawa jest bardzo prosta, moi drodzy. Sobota nie jest 60, ja o tym dawno mówiłem, ale sobota potwierdził 60, ponieważ mógł się pojawiać normalnych, kibicujących mi dobrych ludzi, wasze rodziny, waszych bliskich i z tymi, co mam sprawy niedokończone, przepraszam, nie z mojej winy mnie nie było tyle miesięcy, poczekajcie, z każdym się skontaktuję, załatwię wszystko, bo jestem elegancki chłopak, a że czasami coś więcej, dłużej potrwa. No to niestety takie jest życie. Ja się nie rozdwoję, nie sklonuję, na banki napadnę, pieniędzy nie ukradnę i nie rzucę wszystkim naraz. Macie, macie, macie. Tak samo pozdrawiam moją panią Mec. Arkadiusz Maciąg, z Miśkiem Zadarzyna, co jest grane, dlaczego zrobiłeś go w chuj? Słuchaj, nie wiem, czy kto kogo zrobił w chuj, bo ja Miśka Zadarzyna pewnie zrobiłem w chuj, będę się z nim widział na żywo i sobie wszystko ustalimy. Co do rozliczenia z YouTube'a, to wam powiedziałem, to on mi poprosił, a mianowicie kazał wam, powiedział, że ja mam te pieniądze przelać i ja to zrobię. Tylko jeśli ten, kto ma wiedzieć, to wie, YouTube nałożył ograniczenia, czekam, aż pieniądze mi wpłyną, bo ja od 4 miesięcy nie dostałem ani złotówki z kanału YouTube'owego. Teraz się zrobiły jakieś tam piny, tak dalej, mi ktoś to prowadzi, bank to musi, kurwa, za przeroszeniem wszystko sprawdzić i dopiero przyjdą przelewy. Ja wam wtedy wydrukuję dokładnie, ile te filmy z Miśkiem, tam jest tyle tych filmów, że powinien chyba 3 czy 4 na krzyż przez 12 lat, jak prowadzę akcję Stop Pomówieniom. Będzie wam pokazane screeny, ile te filmy zarobiły, dostanę pieniądze z YouTube'a, przyjdą, zaksięgują się za AdSense, wam to wszystko pokażę, wybierzemy wspólnie fundację, tu powiedziałem, że zrobimy taki i taki budżet, pokażę wam, jaki jest na akcji Stop Pomówieniom i wybierzecie linki fundacji czy czegoś, gdzie te pieniądze mają wpłynąć. I komentarz z największą ilością lajków, czyli wy to wybierzecie, nie będzie, że ja z was oszukałem czy tak dalej, wy to wybierzecie jako sympatycy akcji i na to pójdzie ten przelew z tych pieniędzy, które miałem te filmiki z Miśkiem. Z tym, że mam swoje zasady, honor, godność, pieniądze nie są dla mnie w życiu najważniejsze, są bardzo ważnym elementem w życiu, ale ja przekładam pewne wartości wyżej, więc ja zrezygnowałem z udziału w tym filmie. Pozdrawiam całą ekipę. Tylko z tego wideo tak samo za dużo nie wynika. Komu wierzyć? Zostaje pytanie, moi drodzy słuchacze. Czy Popkowi, czy Pomidorowi? 2P. PPP. PPP. Tylko w lewo P, czy prawo P? Kto jest, zachował się prawidłnie? Czy Pomidor, czy Popek? No i mamy taką sytuację, że tak. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, tak jak mówicie. Pytanie mistrza, bo powiedziałem wam, mistrz ten cały wielokrotnie mnie obrażał, pomawiał, jak coś trafnego powiedział, to mu to przyznaję, ale ogólnie mnie krytykuje i mówi rzeczy, które nie mają miejsca i w czasie. Jak kiedyś znajdę czas, to po prostu poproszę kolegę, który to pomontuje, te wypowiedzi jego i wam wtedy odpowiem z drugą strony. Zobaczcie, jak notorycznie ten gość po prostu mnie oczernia i ja nie wiem, czy to jest jakiś gość, któremu coś w życiu kiedyś zrobiłem. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Mnie już nie, może ich ona zaskoczy. Mów prawdę, bo tu nie blizny, one nie.
Andrzej, ty prawdomówny człowieku, nie proś nikogo, żeby montował film. Tak jak powiedziałeś, że na Instagramie będziesz odpowiadał na pytania, możesz robić wideokonferencję, to po raz ostatni cię proszę, zróbmy tą konferencję. Pytanie za pytanie. Ja nie piję, ty nie pijesz, więc nie możemy zrobić lufa, pytanie, ale prawda przeciwko prawdzie, jak ty tyle o tej prawdzie mówisz. Zapraszam cię serdecznie. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.